najwięcej zbierałeś? Pani Maciek! Przez to, że jest niedziela handlowa, to jest zdecydowanie więcej ludzi na ulicach. I myślę, że padnie kolejny rekord, jeśli chodzi o całą zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dobrze, że jest, bo jest widać w szpitalach pomoc dla dzieci przeważnie, bo no i dla starszych. No i ogólnie na super sprawa. Warto pomagać, dobro zawsze wraca. Dobrze idzie zbieranie, ludzie nam chcą wrzucać. No i fajnie jest. Powiedz, który raz jesteś wolontariuszem? Pierwszy raz. Dlaczego postanowiłaś zostać wolontariuszem? Bo chcę pomagać innym, wspieram Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Całkiem dobrze jest, nie spodziewałam się, że będzie tak dobrze, mimo że jest pandemia i też ludzie nie wychodzą tak z domu, jak wychodzili w poprzednich latach, ale jak na razie jest całkiem dobrze. WOŚP wspieram od dawna, odkąd w sumie byłem mały, a wolontariuszem od 3 lat jestem. W tym roku mi się nie udało, bo były problemy małe z rejestracją, ale ludzie na mieście podchodzą raczej pozytywnie. Zdarzają się oczywiście osoby, które albo nie, są obojętne, albo wręcz no, atakują. Był mężczyzna, który bardzo mnie tak werbalnie atakował, no bo nie popiera tego i generalnie źle mają złą opinię o Jerzym Owsiaku. I zdarzają się ludzie, którzy mówią jasno tylko, że nie popierają TVN-u, dlatego też nie popierają WOŚP-u.